Jednym z najtrudniejszych zagadnień dla Polaków uczących się języka norweskiego są czasy przeszłe. Dlaczego tak jest? Najprościej będzie, jeśli wyjaśnię wam to na kilku przykładach. Jak powiedzieć po norwesku „byłem w Norwegii”? To proste: jayvarin Norge. Ale czy na pewno jest to jedyna poprawna odpowiedź? Niestety nie. Mamy tu tak naprawdę trzy możliwości: jayvarin Norge. Jajadę wartin No okej, okay, ale dlaczego aż trzy? Dlatego, że w języku norweskim istnieją tak naprawdę trzy czasy przeszłe. Czas przeszły prosty, czas przeszło teraźniejszy oraz czas za przeszły. No dobra, ale czy możemy sobie używać tych czasów wedle uznania? Jednym słowem, nie. Każdy z norweskich czasów przeszłych ma swoje własne zastosowanie, które zależy od kontekstu wypowiedzi i tego, co chcemy wyrazić. Spójrzcie na te dwa zdania w języku polskim. Byłem w Norwegii dwa lata temu. Byłem w Norwegii wiele razy. Po norwesku powiemy: Norge for vært i Norge mange Zauważcie, że w tych dwóch zdaniach występuje czasownik byłem, który to w pierwszym zdaniu jest przetłumaczony jako war, natomiast w drugim zdaniu jako harvarcz. Użyliśmy tutaj dwóch różnych czasów przeszłych. Norweskie czasy przeszłe nie mają jednoznacznego odpowiednika w języku polskim, co znaczy, że nie możemy w dowolny sposób tłumaczyć zdań w czasie przeszłym z polskiego na norweski. Na tym nie koniec problemów. Żeby swobodnie posługiwać się czasami przeszłymi, należy opanować odmianę czasowników w czasach przeszłych. Spójrzcie na te przykłady. Nie pracuję dzisiaj, to po norwesku jajoberikej, Żeby natomiast powiedzieć nie pracowałem wczoraj, powiemy jajobetikej Tak więc w czasie teraźniejszym mówimy jobber. Natomiast w czasie przeszłym mówimy Jobet. Kolejny przykład: Robię pizzę na obiad, to po norwesku Jajloger pizza til Żeby natomiast powiedzieć, zrobiłem pizzę na obiad, powiemy loget pizza til Rzućmy okiem na jeszcze jeden przykład: Mieszkam w Drammen, to po norwesku Jajburi Drammen. A jak powiedzielibyście, mieszkałem w Dramen w zeszłym roku? Logicznie byłoby powiedzieć, jaj buddy dramen i fiur. Aczkolwiek tak nie mówimy. Mówimy, jaj buddy dramen i fiur. Niestety bardzo często czasowniki nie mają regularnej odmiany. Spójrzcie na ten przykład. Idę do domu, to jaj góriem. Żeby natomiast powiedzieć, poszedłem do domu, Mówimy jajikiem. Jajkiem. Tak więc ogło, czyli iść lub chodzić, ma odmianę nieregularną. No ok, ale czy to wszystko jest naprawdę takie trudne? Na szczęście nie. Czasy przeszłe w języku norweskim są bardzo logiczne, a jedyny problem polega na tym, że na kursach językowych nauczyciele niepotrzebnie komplikują to zagadnienie. Nasz kurs stworzyliśmy właśnie po to, aby w prosty sposób nauczyć cię, jak działają czasy przeszłe w języku norweskim. W ponad 100 lekcjach wideo krok po kroku wytłumaczymy ci, jak budować zdania w czasie przeszłym prostym, przeszło teraźniejszym i za przeszłym. Opanujesz również odmiany czasowników, a także poznasz sporo przydatnego w codziennej rozmowie słownictwa. Ważna rzecz, materiał w kursie obejmuje poziomy A2 P1. Dlatego jest on odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych. To pozwoli Ci opanować nie tylko podstawy, ale również bardziej zaawansowane użycie czasów przeszłych. W naszych lekcjach nie korzystamy z żadnych książek, podręczników i zeszytów. Wszystko, czego będziesz potrzebować, znajduje się w ponad 10 godzinach nagrań wideo, które możesz oglądać na komputerze, telefonie czy tablecie. Tak więc, jeśli chcesz rasa dobrze opanować użycie norweskich czasów przeszłych, już dziś skorzystaj z naszego nowego kursu Czasy Przeszłe, do którego link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Zapraszamy!